Także pierwsza groźna akcja rywali jest dośrodkowanie. Musi Wierzbicki bronić. Wypiąskował piłkę. Tragiczny błąd Wierzbickiego, który wypiąskował tę piłkę prosto na nogę przeciwnika, a ten zdobył bramkę. 1-0 dla Okocimskiego Brzesko już w drugiej minucie spotkania. Także no, zaczyna się ten mecz fatalnie dla Gieksy. Fatalnie. Kibice teraz dezaprobatę wobec decyzji sędziego i pewnie speaker się włączy zaraz. I lewą nogą będzie dośrodkowanie Okocimskiego. Jest. Może być groźnie główka i 2-0 dla Okocimskiego. No. Oj, to nie wygląda dobrze. Jest kolejna bramka. Nie wiem, czy to znowu nie ten Darmochwał strzelił teraz, bo dośrodkowanie głowa i w krótki róg. 31 minuta meczu. Piotr Darmochwał. Jest już bardzo źle na Bukowej. Dwa stałe fragmenty gry. To jest po prostu wielki grzech, że po pierwszym rzucie wolnym nasi piłkarze nie wyciągnęli wniosków. I znowu kompletnie niepilnowany ten Darmochwał. Dzisiaj dużo tych rzutów wolnych, tylko że dużo lepiej wykonuje je piłkarze Okocimskiego. Może do tego momentu. Jest dośrodkowanie, jest główka! Jest gol! Mateusz Kamiński jest 1-2, także tak jak powiedziałem przed chwilą, właśnie do tego momentu. Bo po podobnej sytuacji jak w poprzednich dwóch przypadkach, tym razem to Gieksa strzela gola. Jest bramka kontaktowa, 32 minuta spotkania. I mamy bramkę kontaktową.